Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wtorek, 6 dzień października. Czas na dziennik 7.1 News, w którym już za chwilę. Jarosław Gowin we Wrocławiu. Dzienny dom pomocy na Ciepłej. Zabytkowe pojazdy na Solny. Lider Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Gowin, w ramach swojej kampanii wyborczej odwiedził Wrocław. Wcześniej w Opolu zapewniał, że jeżeli wybory wygra jego partia, kandydatami do stanowisk w rządzie będą Marcin Ociepa i Kamil Bortniczuk. W stolicy Dolnego Śląska wspierał natomiast kandydata na senatora Jarosława Obrębskiego. Jarosław Gowin podczas konferencji plenerowej we Wrocławiu mówił o tym, że po ewentualnej wygranej w wyborach jego partii będzie zależało na tym, aby pomóc grupom społecznym w najtrudniejszym położeniu. Poruszył również temat umów śmieciowych. Dzisiaj umowy śmieciowe to jest zmora dla wielu młodych ludzi. Z drugiej strony mamy świadomość, że wiele małych firm jest na krawędzi bankructwa. Gdybyśmy dzisiaj ozusowali te umowy śmieciowe, to te firmy by po prostu zbankrutowały i musiałyby zwolnić pracowników. Według Gowina należy stopniowo zbliżać warunki umowy o pracę ze śmieciówkami. Polacy na dłuższą metę muszą zarabiać więcej i mieć stabilniejsze warunki zatrudnienia. Wówczas społeczeństwo będzie bogatsze i będzie więcej pieniędzy na cele społeczne. Gowin pojawił się we Wrocławiu głównie po to, aby wspomóc Jarosława Obrębskiego, który startuje w wyborach do Senatu. Jest kandydatem niezależnym, ale popieranym i przez PiS, i przez całą Zjednoczoną Prawicę. Ma wielu sympatyków wśród bezpartyjnych samorządowców czy w ruchu Pawła Kukiza. Mój program do Wrocławia jest pod hasłem Połączmy Wrocław, który się składa z trzech elementów. Dobre komunikacyjne połączenie Wrocławia z Europą, bo na przykład kolejowo Polska i Wrocław nie jest w ogóle zszyty z Europą i to będzie dla nas elementem, który będzie hamował rozwój naszego miasta. Po drugie, zapewnimy spójność komunikacyjną Wrocławia aglomeracji, żebyśmy mniej czasu tracili w środkach masowej komunikacji. I trzeci, połączmy Wrocław, to znaczy w tym znaczeniu duchowym. Senator miał na myśli, aby politycy mniej się kłócili, a więcej działali na rzecz dobra wspólnego. Obrębski czuje się na siłach, aby być tą osobą, która godzi różne strony. Jestem taką osobą, która jest akceptowalna przez szerokie spektrum radnych, ale także pośrednio wyborców Wrocławia. To daje mi dosyć dużą siłę. Dodatkowo Jarosław Gowin przestrzegł przed koalicją, którą stanowiłyby PSL, partia Ryszarda Petru, PO i Zjednoczona Lewica. Według niego byłby to sojusz zawarty tylko ze strachu przed Polską Razem. To z kolei prowadziłoby do wielu wewnętrznych konfliktów i w efekcie do przedterminowych wyborów. W miniony weekend nastąpiło otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Spotkań dla Osób w Początkowej Fazie Choroby Alzheimera lub innych chorób związanych z otępieniem umysłu. Miejsce nosi nazwę Dzienny Dom Pomocy na Ciepłej. W uroczystości udział wziął prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Dzienny Dom Pomocy na Ciepłej to specjalistyczny ośrodek oferujący zajęcia grupowe, terapię, psychoedukację i grupy wsparcia dla potrzebujących. Mogą tutaj przyjść wszyscy, to znaczy osoby, które kwalifikują się do otrzymania pomocy ośrodka, zapraszani są wraz z całymi rodzinami do wspólnego spędzania czasu. Jak sama nazwa wskazuje, ma to być miejsce ciepłe, pełne wsparcia. Ono jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, tak wieloformatowo stworzone, tak aby każdy mógł tutaj znaleźć jakąś ofertę dla siebie, a dodatkowo ta piękna infrastruktura, która otacza ten budynek, infrastruktura sportowa, służy takiej codziennej rekreacji. Nie świadczymy tutaj usług medycznych, raczej ma to na celu, Centrum Spotkań ma na celu jakby wydłużenie, maksymalne wydłużenie tego umiarkowanego poziomu choroby otępiennej. Ważną częścią działań centrum jest realizacja projektu Meeting Them, czyli innowacyjnego systemu wspierania osób z łagodnym i umiarkowanym otępieniem, a także ich opiekunów. Opracowany w Holandii projekt do tej pory stosowany był we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Holandii, a teraz również właśnie tutaj. Od muzykoterapii przez psychomotoryczną, wykorzystującą wszelakie możliwości też nowoczesne typu komputery, różne gry internetowe i tak dalej, ale również miejsce, gdzie można się spotkać razem, porozmawiać, wypić dobrej herbaty, napić się ciepłej, zjeść coś razem i porozmawiać. Na Ciepłej to również dzienny dom pomocy dla osób w wieku emerytalnym oraz osób samotnych o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Są już tacy, którzy skorzystali z usług ośrodka i są bardzo zadowoleni. Nas jest 15 osób, prowadzi taka pani Kasia nas, prowadzi z nami wszystko,
co najpiękniejsze, łącznie z gimnastyką, z rehabilitacją, z różnymi działaniami takimi, żebyśmy mogli rozum rozwinąć. Jak nie mamy zajęć, to również przychodzimy na obiad. Kierownictwo placówki ma ambitne plany w związku z działalnością ośrodka. Zamierza rozszerzyć ofertę o warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już teraz do domu dziennego na Ciepłej regularnie przychodzi 50 osób. Są jeszcze wolne miejsca. O włos od tragedii 5 października bieżącego roku funkcjonariusze z komisariatu wodnego podczas patrolu zmotoryzowanego rejonów wrocławskiego węzła wodnego otrzymali około godziny 9 informację o nieznanej osobie, która skoczyła z mostu kolejowego poznańskiego do Odry. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zauważyli unoszącą się na wodzie sylwetkę osoby. Po przepłynięciu około 50 metrów pław, jeden z policjantów dotarł do na wpół przytomnej 13-latki, która unosiła się na wodzie, leżąc bezwładnie na plecach. W trakcie holowania do brzegu nastolatka ocknęła się. Na brzegu udzielono jej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazano pod opiekę przybyłemu na miejsce pogotowiu ratunkowemu. Dziewczyna przetransportowana została do szpitala. Obecnie wyjaśniane są okoliczności całego zdarzenia. Plac Solny we Wrocławiu odwiedziły stare samochody, których raczej nie spotkamy już na naszych drogach. Miłośnicy zabytkowych aut, motocykli i rowerów pokazywali swoje maszyny dla wszystkich zwiedzających. Przy okazji zlotu można było również wesprzeć remont słynnego zabytkowego autobusu Fredrusia, który został zgłoszony do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Zloty, takie jak ten niedzielny, przyciągają ludzi, którzy oddają swój czas i serce dla ratowania zabytkowych pojazdów. Są wśród nich trzy miejscowe kluby: Oldtimer Wrocław, Wrocławskie Spotkania Klasyków oraz Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. Oldtimer przyjechał na zlot z wyjątkową maszyną, Liberatorem, czyli motorem z niespotykaną historią i nieprzypadkową nazwą. W roku bodajże 44, zupełnie przypadkiem, amerykański żołnierz pojechał na zwiad i z Francji wjechał do Belgii. I mieszkańcy belgijskiej wioski, widząc pierwszego amerykańskiego żołnierza na tym motocyklu, stwierdzili, że to Liberty i to będzie Liberator. Wrocławskie Spotkania Klasyków od 3 lat organizuje podobne imprezy. Sam klub liczy około 3000 członków, a regularnie na każdy zlot przyjeżdża około 30 oldtimerów. Właściciele wymieniają się doświadczeniami, uzupełniają wiedzę techniczną i po prostu cieszą się ze wspólnej jazdy. Na pytanie, dlaczego wolą samochody, a nie motory, odpowiedź jest dla nich bardzo prosta. Powiem tak, motocyklem nie da się jeździć zimą. Samochodem dobrze zrobionym, samochodem, o który się dba, można jeździć cały rok. W dzisiejszych czasach nie ma żadnych polskich samochodów na drogach nowych, stąd jak najbardziej trzeba pielęgnować to wszystko, co zostało wyprodukowane w minionej epoce. Uważam, że każda okazja jest dobra, żeby przewietrzyć swój stary samochód, przejechać się nim, pokazać ludziom, że te samochody jeszcze istnieją. Jednym z takich miłośników jest Marcin z Jeleniej Góry, który przyjechał swoją ukochaną Ładą. Jak sam o niej mówi, wygrzebana z pola z Kostrzyna. Dojechała ponad 200 km. Dlaczego lubi stare samochody? One są proste. Są takie typowym samochodem do jazdy. Tutaj nie ma jakichś... Najbardziej skomplikowanym elektronicznie urządzeniem jest tu mój telefon komórkowy w środku, więc no jeździ się tym zupełnie inaczej. Przyjemność jazdy jest zupełnie inna. Zlot na Placu Solnym to doskonała okazja, aby zaangażować mieszkańców Wrocławia w ratowanie prawdziwego zabytku motoryzacji. Mowa o Fredrusiu, czyli turystycznym autobusie z minionych lat. Autobus kabriolet, specjalnie do przewozu turystów. Taki autobus pojawił się na ulicach Wrocławia. W ostatnim czasie niestety zmarniał trochę, dlatego stowarzyszenia postanowiły go uratować. Założyli koalicję i zgłosili projekt do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje w głównej mierze przywrócenie sprawności technicznej autobusu. Koszt takiego przedsięwzięcia to ponad 400 tysięcy złotych. Jak zapewniają inicjatorzy akcji, autobus jest jeszcze w takim stanie, który pozwala mieć nadzieję, że jeszcze kiedyś wyjedzie na drogi. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa we wtorkowym wydaniu dziennika 7.1 News. Na kolejne aktualne informacje z Wrocławia zapraszamy już jutro, kwadrans po godzinie 17. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.